Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyły się wybory rektora. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu został wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów. Rektorem AWF jest na lata 2016-2020. Ponownie został profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Waldemar Moska. Zawsze się stresuję każdym wyborem, w tym przypadku też tak było. Cieszę się z wyboru i cieszę się przede wszystkim, że odbyło się to jednomyślnie. Postaram się nie zawieść moich wyborców, postaram się nie zawieść całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Jestem przekonany, że powinniśmy stawiać w tej chwili przede wszystkim na jakość. I dlatego podjąłem próbę tworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w nowo tworzonej hali gimnastycznej Leszka Blanika. Ta sala ma się sama finansować, równocześnie ma być jednym z największych obiektów tego typu na świecie. Postaramy się wszystkie sprawy wewnątrz uczelni w tej kadencji uporządkować do końca, no i zrealizować oczywiście program naprawczy, co jest jednym z podstawowych przedsięwzięć.